teraz mecz z KKP musimy wygrać. Tutaj postaramy się zagrać tą piłkę, tą samą, co graliśmy z Podbeskidziem. Uważam, że jeżeli tak zagramy, tylko że nie 75 minut, tylko 90 minut skupieni, to jesteśmy w stanie tutaj 3 punkty zdobyć, a musimy je zdobyć, bo nasza sytuacja, no mówię, nie ma co jeszcze się tutaj denerwować, czy pesymistycznie patrzy. Jestem optymistą, ja wierzę w ten zespół, że ten zespół będzie lepiej grał, będzie wygrywał, bo na razie tego szczęścia piłkarskiego nie mamy. Co dotyczy samej gry, to wygląda to naprawdę nieźle. Gramy dobre mecze, ale gdzieś jest 2-3 minuty braku koncentracji pojedynczych zawodników. Ja nie mówię tu o zespole, ale pojedynczy zawodnicy popełniają błędy. No. I nad tym musimy pracować, nad psychiką zawodników. Myślę, że jesteśmy w stanie w tych 9 meczach 27 punktów do zdobycia, jesteśmy w stanie 5 meczów u siebie wygrać i coś złapać na wyjazdach, ale mówię, wtedy, kiedy będziemy grali w pełnym składzie, no bo 10 naprawdę jest trudno, a wysiłku naprawdę dużo włożyliśmy w tym meczu. Z tego się cieszę, że wytrzymaliśmy kondycyjnie, grając innego miejsca, stworzyliśmy jeszcze trochę sytuacji, także to jest pocieszające, zespół w obronie gra bardzo dobrze.